Witam Was w kolejnym odcinku naszej rodzinki zastępczej. Mamy poniedziałek i właśnie sobie nasza rodzinka siada do śniadania. Dosyć wcześnie, ale dzisiaj zaczyna się praca, szkoła, więc wiecie. Dzieciaki zaraz pójdą do szkoły, w organ do pracy. Natasza będzie czekała na dziecko nowe. Jej, dziecko. O, wszyscy mają godzinę do samochodu, do autobusu, toczy się. W końcu przestanie mi się wyświetlać, że wczoraj sobie nie radzi w szkole, bo odrobił lekcje i teraz czekam właśnie, bo się ocena poprawi. Dlatego tak, weź to zachowaj resztki. Pies zawsze musi nam tutaj szczać. Ach, mi to strasznie nie lubię. Czy ty w końcu zasnęłaś? Bo zamiast spać, to mi się tutaj darła mała, wredna dziewucha. Ale już się uspokoiło na szczęście. Czemu pilot leży na podłodze? Hello? Co za dzieciaki niedobre? Nie mam tu gdzie postawić pilota, to nie będzie pilota. Dobra, miejsce wyposażenia pilota. No. Jak ty zaraz będziesz karmić? Tak sobie wszyscy jedzą ładnie. I zaraz do szkoły. A potem do pracy, więc musi iść na górę. Tutaj sobie skorzystać, więc prysznic. Czego warczysz na moje dziecko, ty? Bąbel. Zgań go, bo... Niedobry pies. Masakra. Nakarm go teraz. No, a wy co? Tak długo jecie? Szkoła czeka. Raz. No już nie dokończycie, no właśnie, chyba trochę podaliście. No. Franka już nie przebierałam w ogóle, bo dzisiaj ma urodziny, więc bez sensu. Ja tam chłopcom tam dałam jakiś ciuch nowy. W ogóle muszę kupić jeszcze ciuchy im. No ale to już... Później sobie zrobię. Dobra, dzieciaki, a ty co? Idziesz do szkoły? Idziesz, dobra. No i dobra, za godzinę dostajemy dziecko. Nasza wielka chwila znowu. Dobra, Wolfgang w pracy, no. I spokój w domu, nie? Wyspałaś się, dziewuja? Wyspałaś się. Spróbujemy cię na nocnik posadzić. Zobaczymy, czy będziesz chciała ze swoją zabawą. Chodź. No? No, skleczna dziewczynka. Załatwisz się, byś mogła się bawić. Tutaj te klocki bym przestawiła. W ogóle, kto dzisiaj ma urodziny? Franek i Ignacy. Tu im postawię te klocki, bo nie ma miejsca w tym pokoju. Ty się jak masz, Nataszo? O, w porządku. To opróżnij to i sobie weź skorzystaj i weź prysznic. Nowe dziecko, nowe dziecko. Zaadoptował nam dziewczynkę, jej! Chyba teraz będę mu zawsze dawała, żeby adoptował dziecko. Może to coś zmienia? Nie wiem. Teraz mamy literkę K. A i dam jej na imię Kamila. Dobrze to napisałam? Chyba tak. Dobra. I mamy dziewczynkę, jej, jej, jej! Nareszcie! Może już zawsze będziemy stawać dziewczynki. Teraz Wolfgang będzie dzwonił tylko. Po dzieci, nie ma co. No, baw się, mam to baw. A może klocuszkami się pobawisz? Nie chcesz? Tutaj nie mogę ci kazać, ani tu, bo ty chodzić nie umiesz, pani dlatego. A ten znowu. Nie, ty tylko sobie szczekasz, tak? O,
Oj, Bumble, Bumble. Proszę cię, bądź miły dla moich dzieci. Halo. Nie wolno być niegrzecznym pieskiem. No jesteś taki stary, a głupi. Gdzie to moje dziecko? Halo. Wyglądam drzewo po mnie, nie żeby coś, nie? To jest takie normalne. Halo. Gdzie jest to dziecko? O, dobra, ona sama po nie pójdzie, widzę. Znowu mi ją trzepnę gdzieś. W ogóle po drugiej stronie chodnika, nie? No niestety nie jest biała. Ale przynajmniej dziewczynka, no. Tu już mamy trzy córy. Jej. Fajnie, fajnie. No, nakarm. W ogóle musimy łóżeczko wystawić z powrotem. O. Czy ja mogę coś zrobić z tym drzewem? To jest troszkę dziwne. Nie chcę nic mówić, ale no. Czy to jest normalne? Nie sądzę. Zwykle to deszcz powinien ugasić. Bo chyba... Chyba się nie dzwoni po straż pożarną. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Włożyłeś ją do końca? Jego? Ją? Włóż do końca. Jezus Maria, te wasze problemy życiowe. Ludzie. Wywalę te wszystkie zabawki z tego pokoju zaraz. Mam nadzieję, że mi się dom nie zapali od tego drzewa. Musiało się coś zbagować. Teraz mamy problem. Jak tam Iga? Iga się bawi kratuszkami i jest zadowolona z życia. Już ci zmieniam tą pieluchę, nie trzeba się tak drzeć. Tą trzeba jeszcze przytulić. Może mu jeszcze jeść damy, chociaż on chyba jadł niedawno. Nie zamknij na klucz, tylko lodówka. A Jeremi. Bo mi się drze. Ja już straciłam chyba kiedy, które dziecko karmiłam. Masakra. Się bawisz? Się baw. Od razu tobie też dam butelkę. Albo czekaj najpierw. Wrzucę go do końca. Spróbuję cię pouczyć jeszcze najpierw. Zostaw te klocki. Najpierw siusia, a potem butelka, tak. Simoleone! Wow. Nie chcę mi się tego czytać, ale wyłączę. O Jezus! Franek, ty mama go. No patrz, tylko go człowiek odłoży i już gra szczyno. Przecież nakarmiony. Ech. Biedna Natasza. Franek radzi sobie w szkole nieco lepiej, ale nadal ma słabe stopnie. To niedobrze, Franciszku. No plus 4, to nie jest słaby stopień, ogarnijcie ludzie. Czemu? No, chcesz go skarcić, bo wrzeszczy bez powodu, no cóż. Nie bądźmy jeszcze cyfrowi. Weź jeszcze butelkę dla dziecka. Co tobie dolega, dziecko? Teraz obydwoje płaczą. Nasz pan pokojówka tego kręci głową. Gdzie ja pracuję? Gdzie ja pracuję? Ty kochany, gdzie jesteś? Widzisz sobie przejąć swoje biurko.
corto. Tak, kupmy tort. Tam drzewo dalej płonie, także nie przejmujmy się tym. Niech się płonie. Tort, nawet dwa torty. Może jak zrobię chora całą urodziny, to się uspokoi. Więc może najpierw... Nie, to Jeremi, Horacy już miał urodziny. Jesus. Chodźcie, dzieciaczki, zrobimy urodziny waszemu rozwrzeszczonemu bratu. Nie wiem, czemu on patrzy, jest najedzony i w ogóle to... Nie wiem, chyba tylko mu towarzystwa brakuje. Co? O co ci chodzi, koleś? No to idź. I mnie nie denerwuj. No i czekamy na kogo jeszcze? Aha, na tego, dobra. O, Bogdan wrócił akurat w samą porę. Brudny. Niech się idzie umyć. I Franciszek też zaraz również świeczki, o, tutaj. Co tobie się dzieje? Iguś, ty śpiąca jesteś. Tatuś cię zaraz wrócić do końca. Ten pożar mnie tam troszkę niepokoi. Jak wygląda Jeremi? Ja ci dam. No, ale żeś się wystroił, koleś. Weź tutaj, nie żryj teraz. Kto to jest? Aha, tutaj Wolfgang przeprowadzi jakiegoś kolesia, dobra. Zobaczymy, co nam wyrośnie z Franka. Dam urodziny dwa dni, okej. Co jeszcze mam dwa dni przerwy? O, rany. Wow, jaki strój. No dobra. To ogarnęliśmy urodzinki. Ten potrzebuje rozrywki. To niedobrze, bo... Aha. Nie wiem, co ci dać. Cokolwiek, powiem tak. Cokolwiek. Nikogo nie postarzamy, bo... Moje życie jest całkiem niezłe. Cieszę się. Cieszę się. Tak, tak jak myślałam, ocena przechodzi dalej, więc no. Także tak, ogarnijcie się wszyscy po kolei. Weź ten kawałek torta. Skorzystaj i się wykąp. Możesz odrabiać te lekcje? Możesz. Wiesz co? Skorzystaj, weź prysznic. Pograj chwilę na kompie. Tak to zrobimy. Ty potrzebujesz siku, prysznic, matka jedyna. Skorzystaj i baw się w wannie. To ci też podniesie się rozrywka. O Jezus, czemu oni zaczęli taką masakryczną rozrywkę? Czemu? Ty weź na dole, skorzystaj. I leć na plac zabaw. Czy wszyscy już są ogarnięci? Już cię tata wkłada do końca, tylko usiądź. Żeby cię mógł wziąć. Gdzie ty idziesz? No weź to dziecko. Dobrze, do klan.
Wreszcie. Ej, ale ty miałeś... Nie o to mi chodziło. Dobra, czekajcie, ja już wiem, co oni zrobią. Jak się umyją. Odbierz ten telefon. Dobra, już cię mama wkłada, trzyma. Adrian, może zostaw... Adrian, nie Adrian, tylko Franek. Gdzie twój brat? Ja was bardzo proszę. Zrobimy tak. Podać to. Podejdź tu. Ty podejdź tu. Zostaw to dziecko. Co ty tu robisz? Co za... Nie wytrzymię. Bawić się. Powinno się lekcje podrywać. Ty mały... Baw się z tym swoim bratem. Baw się. No. Zostaw to dziecko. Gdzie jest twój syn? Ten. Poszedł spać. Dobra, on ma i tak szóstkę. Niech śpi. Tylko tamci muszą lekcje zrobić. Dobra, dobra, bo już tutaj nie ogarniam, a trwa to całą wieczność. Będę, kochani, kończyć ten odcinek. Bo już mam dość, po prostu dość. Zostawić mi to dziecko. Natasza, co ty możesz porobić, żeby ci ta rozrywka wskoczyła? Idź oglądać. A ty idź spać i mnie nie denerwuj. Tak zrobimy. Mam nadzieję, że to drzewo przestanie mi płonąć. A jak nie, to będę musiała coś wymyślić. No ale pada deszcz. To może akurat gaśnie, zobaczymy. No dobra, dziękuję wam, moi drodzy, na dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że cieszycie się również z dziewczynki, tak jak ja. Jej, udało się, nasza trzecia córka. Lepiej być nie może. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi adopcjami. Czy faktycznie to tak działa, że jak Wolfgang dzwoni, to dostajemy dziewczynki? Kto wie. W każdym razie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!